Dzień dobry Państwu, Anna Karna i Adam Malecki na łączach internetowych. Witamy w kulturalnych.pl. Dziś między innymi porozmawiam o 70-leciu chóru Filharmonii Narodowej. A to niezwykły zespół, dlaczego? O tym dowiedzą się Państwo za parę chwil. Spotkam się również z Małgorzatą Czyńską, która przez 6 miesięcy przeprowadzała wywiad Rzekę z jednym z najbarwniejszych polskich artystów, z Edwardem Dwurnikiem, którego 5. rocznica śmierci minęła kilka dni temu. Adam, a ty dziś z kim się spotkasz? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Aniu. Dzisiaj będziemy w Paryżu i w Londynie. W stolicy Francji świętować będziemy 185-lecie Biblioteki Polskiej w Paryżu. A w Londynie odwiedzimy Sonię Stein, czyli wschodzącą gwiazdę brytyjskiej i polskiej sceny muzycznej. Zapraszam. A już za chwilę w kulturalnych.pl ikona polskiej wokalistyki jazzowej, a przede wszystkim niezwykła kobieta, wulkan energii, Urszula Dudziak, która w tym roku świętuje jubileusz 80. urodzin. Urszula Dudziak, witam cię serdecznie. Ja witam też, bardzo cię serdecznie. Ula, witam. Widzimy się z fantastycznej okazji. 22 października, a więc już za chwilę. Wspaniały jubileusz, twoje 80. urodziny. Wiem, że bardzo czekasz na ten moment. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, kochana. Bardzo się cieszę. Tym bardziej, że to jest tutaj w Warszawie i to jest w przepięknym miejscu, eleganckim, bo wiadomo, jazz club to się zawsze kojarzy nie z elegancją przynajmniej, nie? Także to jest bardzo piękny klub Moxo w fabryce Norblina i właśnie tam będzie ten piękny wieczór, ale nie tylko wieczór, bo to będzie dzień z Urszulą Dudziak. I należy gromadnie przyjść i zapewniam, że to będzie wieczór niezapomniany, piękny, wzruszający, dużo pięknej muzyki, dowcipu, także zapraszam. Oficjalnie debiutowałaś w 1958 roku, dołączyłaś do zespołu Krzysztofa Komedy. Miałaś to szczęście, bo twój brat był jazzmenem i rozumiem, tak, że to on cię wciągnął do tego jazzu. Debiutować przy Komedzie, czego można chcieć więcej? To było troszeczkę później, bo ja w 62 zdałam maturę, to był 61 rok chyba, 3 lata później. To był taki właściwie przypadek, bo Krzysiu Komeda z zespołem akompaniował takiemu kabaretowi, gdzie była Sława Przybylska, Stasiu Młynarczyk, Tingle Tangle się nazywał ten kabaret. I on zawitał do Zielonej Góry, a ja wtedy chodziłam do szkoły w Zielonej Górze. I po tym występie zespół i soliści
balowali w takiej restauracji Piastowska w Zielonej Górze, najlepsza. No i tam grał zespół zielonogórski jazzowy. Pianista podszedł do Krzysia Komedy i mówi: panie Krzysztofie, tutaj mamy taką młodą dziewczynę, która chodzi do gimnazjum i świetnie śpiewa jazz. Moim zdaniem powinien pan ją przesłuchać. No, jak powinien, no to już nie mógł się wywinąć, nie? To powiedział, to niech ona jutro przyjdzie tutaj gdzieś koło południa. No i ja przyszłam następnego dnia, urwałam się ze szkoły, udawałam, że mnie ząb boli i uciekłam. I tak się stało. Krzysiu powiedział, no to zaśpiewaj, co zaśpiewasz? Ja zaśpiewałam takie trzy utwory Ellie Fitzgerald, oczywiście fonetycznie. I live is never again, again hopes, here I am, hello begin, hello the hills, love begin with you. Nie wiem, co wtedy śpiewałam, naprawdę, bo to fonetycznie wszystko spisywałam. No i Krzysiu mówi, a co robisz w wakacje? Bo to był chyba maj. A ja mówię, no nie wiem. I już zaczęłam przeczuwać, że coś się zaczyna dziać. Ja mówię, to przyjedź do mnie do Hybryd. Będziesz śpiewała ze mną w klubie jazzowym w Warszawie. Wow! To był zupełnie niezwykły moment w moim życiu. Ja byłam bardzo zakompleksiona. Ja miałam zawsze coś takiego, że chcę bardzo śpiewać, ale boję się, bo tam znowu coś źle zrobię, coś pomylę, coś zafałszuję i tak dalej. A przy nim to byłam taka oczywiście stremowana, ale on mówi, śpiewaj, Ula. Śpiewaj jak najwięcej. Nie bój się. Śpiewaj, dobrze jest, dobrze jest. Bardzo dużo mi dał, naprawdę. Oczywiście zaraz się w nim zakochałam. Oczywiście platonicznie, ponieważ jego żona Zosia się mną zaopiekowała. Także to był bardzo piękny moment w moim życiu. Tych jubileuszy w tym roku jest znacznie więcej, bo chociażby w 1963 roku wystąpiłaś na festiwalu w Opolu i to było pierwsze Opole, ale już wtedy chyba w kręgach artystycznych wszyscy wiedzieli, że to będzie bardzo ważne miejsce dla muzyków. Tak, śpiewałam dwie piosenki. Nie jest źle, Krzysia Komedy z tekstem Agnieszki Osieckiej i Ulice Wielkich Miast, też Agnieszka Osiecka i Jan Ptaszyn-Wróblewski. I śpiewając Nie jest źle, bardzo trudna, ale bardzo piękna piosenka Krzysia, nagle oni przestali grać. Miałam takiego stresa, jak to przestali grać. I potem skończyłam sama a cappella ten utwór i uciekłam za scenę i płakałam, bo ja myślałam, że źle zaśpiewałam i oni ostentacyjnie przestali grać, a okazało się, że wiatr zwiał im nuty i nie wiedzieli, co grać. Niesamowite to było przeżycie. I mam trochę takie, może żal, ale ja tam nie mam już żalu żadnego, prawie trochę, że właśnie nie mówi się o tym, że ja wystąpiłam na pierwszym festiwalu w Opolu. Właśnie, że się mówi. W kulturalnych.pl bardzo się mówi. Cieszę. I oto kolejna okrągła data. Dokładnie 50 lat temu, w 1973 roku, wyjeżdżasz do Nowego Jorku, by zrealizować swój American Dream. I ten sukces przychodzi bardzo szybko. Dlatego, że w 1975 roku wydajesz swój autorski album Urszula, który, uwaga, ukazuje się w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Brazylii, Meksyku, w 1976 roku w Wenezueli i we Włoszech. To właściwie jest niebywałe, bo zawsze się mówiło, a zwłaszcza w tamtych czasach, że człowiek z zewnątrz w USA sukcesu nie może odnieść. A jednak. To było zupełnie coś niezwykłego i chciałam tutaj powiedzieć bardzo ważną rzecz, mianowicie, że motorem całego działania i przyjazdu do Nowego Jorku był Michał. Ja sama bym się na to nie zdecydowała, bo ja byłam strachliwa, a Michał w totalnym kontraście do mnie, sky's the limit, czyli wymyślił sobie coś i powiedział, jedziemy, Ula.
zrealizowałaś swój amerykański sen bardzo szybko, dlatego że już w 1976 roku New York Times nadał ci tytuł śpiewaczki roku. Nie, Los Angeles Times. W 1979 z kolei właśnie tak. Los Angeles Times. A tak. Twoje amerykańskie życie było wspaniałe, ale przyszły też bardzo trudne momenty, o których też bardzo otwarcie mówisz. Po 30 latach wróciłaś do Polski. Przyszedł taki moment, kiedy powiedziałaś dość. Chcę wrócić do kraju, chcę wrócić do domu. Ja się tak przymierzałam, wiesz. Przymierzałam się i w pewnym momencie doszłam do wniosku, że rzeczywiście, tak szczerze mówiąc, ja się zawsze czułam w Nowym Jorku nie u siebie. To znaczy ja korzystałam z tego miasta, korzystałam z tej niesamowitej energii, z tej historii takiego człowieka, który jest otwarty, ma dużo poczucia i humoru i taki zadowolony z życia. Ja tam spędziłam 30 lat i to było okej, to było wystarczająco. Wielu rzeczy się tam nauczyłam i mogę tutaj przekazać wiele rzeczy. I pomóc niektórym ludziom, a szczególnie kobietom. I tak sobie wymyśliłam to i idę tą drogą i jest mi z tym wygodnie i szczęśliwie. Mm-hmm. Ale wracam do Nowego Jorku z chęcią. Mm-hmm. I lecę tam, wracam. Jest jeszcze dom na Podlasiu, na spokojnej wsi. Jak najbardziej. Teraz mieszkam w kartoflach, autentycznie w kartoflach. Tam w ogóle jest okej, ale powietrze cudowne. Mamy ogród, Boguś, mój partner, który jest w ogóle cudem świata. W ogóle skończył ostatnio szkołę, poszedł na studia z ziołolecznictwo i terapii ziołowej. Tam posiał tyle tych ziół. Mamy ogród warzywny. Zebraliśmy ostatnio 10 worków kartofli. Będę rozdawać te kartofle, bo to przecież nie zjemy tego wszystkiego. Mamy kort tenisowy, także gramy sobie w tenisa. Obok las, cudowne spacery. Z Kasią, która przyjechała do mnie z Nowego Jorku 3 dni temu, 17 tysięcy kroków zrobiłyśmy. Także codziennie, jak jestem na Podlasiu, bo zaraz tam wracam, urodziłam się na wsi, zataczam koło, wylądowałam na wsi po to, żeby zacząć zataczać następne koło. Bo ktoś się mnie zapytał, a co po 80? A ja mówię właśnie, następne koło zataczam, bo mam jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. To jest prawdziwa przyjemność móc z tobą rozmawiać. Czuję się tę wielką, radosną energię. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję. I śpiewaj jak najdłużej, realizuj się artystycznie i jak tylko chcesz. Ja się dopiero rozkręcam. Fantastycznie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Proszę Państwa, na ten rok przypada 185. rocznica powstania Biblioteki Polskiej w Paryżu. Z tej pięknej okazji jest z nami profesor Kazimierz Piotr Zaleski, prezes Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego i dyrektor biblioteki od 1999 roku. Panie profesorze, ukłony, witamy. Dzień dobry.
Chcąc poszerzyć pański życiorys, dodam, że urodził się pan w Paryżu. Jest pan fizykiem mieszkającym we Francji, specjalistą od spraw energii jądrowej i profesorem uniwersytetów we Francji i w Stanach Zjednoczonych. Jak w takim razie pan profesor został dyrektorem biblioteki? A, dobra kwestia. Najpierw zostałem się prezesem, wiceprezesem towarzystwa i w tych latach 99-2000 towarzystwo nie miało dostatecznych finansów, żeby zaangażować dyrektora, powiedzmy takiego profesjonalnego. Także w braku lepszego zdecydowali, że ja będę nie najgorszym jako menadżer, mimo że nie jestem ani historykiem, ani literatem, ani historią sztuki się nie zajmuję. Biblioteka Polska w Paryżu to jedna z najstarszych i najbogatszych pod względem zbiorów instytucji emigracyjnych, zlokalizowana w samym sercu Paryża, na wyspie Świętego Ludwika. Co to za miejsce i dlaczego jest tak szczególne? Dlaczego Biblioteka Polska w Paryżu jest ewenementem? Ja bym powiedział, że są dwie epoki ważne dla biblioteki. Pierwsza to XIX wiek po powstaniu 1830 roku, kiedy serce wolnej Polski, suwerennej, biło w tej bibliotece. Niedaleko był hotel Lambert, gdzie mieszkał książę Czartoryski. I książę Czartoryski był pierwszym prezesem towarzystwa, które zajmowało się biblioteką. Co jest ważne, że w XIX roku to było rzeczywiście najważniejsze miejsce, gdzie ludzie, którzy walczyli o Polskę, o Polsku niepodległą, suwerenną, niezależną od trzech zaborców, właściwie skupiali się około biblioteki i około hotelu Lambert. Tutaj trzech wieszczów pracowało, Chopin znał tych ludzi, Lelewel i mnóstwo innych. Panie profesorze, obecnie można podziwiać i zwiedzać w bibliotece Salon Fryderyka Chopina, Muzeum Adama Mickiewicza, Muzeum Bolesława Biegasa. A czym w swoich zbiorach biblioteka może się szczególnie pochwalić? Co jest najpilniej strzeżonym skarbem? To na pewno zależy od punktu widzenia. Według mnie bardzo ważnym dokumentem jest jednakże mały dokument, który ustalił polskie barwy, czerwone i białe. Oryginał jest u nas. Czasami go puszczamy do Polski. Drugi taki bardzo ważny dokument, wydaje mi się, to decyzja parlamentu polskiego, żeby detronizować cara rosyjskiego jako króla Polski. A poza tym mam bardzo ciekawe rzeczy, nawet bardzo starsze dokumenty, listy Anny Jagiellonki, Sobieskiego i tak dalej. Też według mnie ciekawe i pierwsze wydania Kopernika. Mamy tak samo bardzo dużą kolekcję obiektów artystycznych, które się dostali głównie od malarzy, rzeźbiarzy, którzy byli na wychodźcie, którzy pracowali w Paryżu, jak Poznańska, Biegas i inni. Także warto jest przyjść. To są malutkie rzeczy, bo mamy mały budynek. Salon Chopina jest bardzo malutki, aleśmy go rozwinęli, urządzili, żeby był w tym samym stylu jak salon mieszkania na placu Vendôme, gdzie on umarł. Mamy jego fotę, mamy maskę pośmiertną, mamy rękę, mamy jego manuskrypty, jego list, którym podziękował Czartoryskiemu za przyjęcie do stowarzyszenia historyczno-literackiego i tak dalej. Biegas, jesteśmy jego legatorem uniwersalnym. Fiało to wszystko. Moi poprzednicy mieli trudności finansowe, więc sprzedali możliwość robienia brązu. Ale gipsy się u nas na ogół stały. Mamy takich dużo, że nie możemy wszystkich pokazać i wszystkich obrazów. Takżeśmy część przekazali w Muzeum Płocku, więc w Płocku i są tam dwa salony, które są nasze zbiory, nasze. Należą do nas, ale my je z chęcią pokazujemy też w Polsce, by Polacy je zobaczyli. Bo Biegas to jest bardzo ciekawy artysta, który właściwie nie miał formalnego kształcenia. Sam się kształcił w Szczecinie,
który rzeźbił, malował, nawet też pisał mniejszym sukcesem poezję. W pewnym momencie, w latach 1995-1996, we Francji jego dzieła sprzedawały się drożej jak Picasso. A w jaki sposób, panie profesorze, biblioteka świętuje i świętować będzie 185-lecie? Właściwie naszym największym osiągnięciem jest podpisanie układu z ministerstwem, bo to zapewnia przyszłość biblioteki na długi czas. Pewności nigdy nie ma. Przez 185 lat nigdy nie było perspektyw na długi czas i finansowych, i administracyjnych, i programowych. Były ciągle zmiany i szczególnie finansowe były bardzo trudne sytuacje. Teraz będzie to ustalone. Także to jest dla nas takie bardzo ważne zdarzenie, które będziemy uważali za ważną manifestację odzyskania. Panie profesorze, zapraszamy do Biblioteki Polskiej w Paryżu. To był prawdziwy zaszczyt móc z panem porozmawiać i wszystkiego dobrego. Gratulujemy 185 lat. No i piękny pomnik polskiej kultury właśnie w Paryżu. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Chór Filharmonii Narodowej obchodzi wspaniały jubileusz. Jubileusz 70-lecia istnienia. O tym niezwykłym momencie rozmawiać będę z panem Bartoszem Michałowskim, dyrektorem Chóru Filharmonii Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. A także artystą chóru, basem, panem Romanem Wawreczko. Dzień dobry. Chór Filharmonii Narodowej uważany jest za jeden z najlepszych zespołów chóralnych na świecie, ale jest niezwykłym zjawiskiem, dlatego że to bardzo duży zespół, a dziś chyba w większości istnieją chóry kameralne. No rzeczywiście mamy szczęście w Filharmonii Warszawskiej mieć duży zespół i faktycznie na świecie odchodzi się od utrzymywania, mówiąc zupełnie wprost, bez ogródek, tak dużych chórów zawodowych. Jest to po prostu kosztowne, a my mamy szczęście taki zespół utrzymywać na stałe i móc wykorzystywać go nie tylko w Filharmonii Narodowej, ale też w koncertach poza siedzibą. Także to jest bardzo, bardzo ważne i wydaje mi się, że powinniśmy, korzystając z tego jubileuszu, przypominać sobie o tym, jak unikatowe jest istnienie właśnie takiego zespołu tutaj w Warszawie i pielęgnować go oczywiście, bo to jest nasze dobro narodowe. Czy w tak dużym zespole jest miejsce na indywidualności? Oczywiście. No to jest taki paradoks, że w chórze, w którym spodziewalibyśmy się idealnej stopliwości i właśnie wyjścia z takiej indywidualności z pojedynczych osób, to tutaj mamy ponad 80 artystów, a jak to wiemy, artyści, no każdy ma swój charakter, swoje spojrzenie na sztukę i na rzeczywistość, często takie bardzo dynamiczne. Sztuką jest, żeby te indywidualności ze sobą w idealne współbrzmienie, nie tylko to muzyczne, ale także czysto ludzkie, zebrać i pogodzić. To staramy się robić każdego dnia. Chór istnieje 70 lat. Pan w nim śpiewa 33 lata. Można powiedzieć, że łączy pan pokolenia dzisiaj. Tak, to już kawałek czasu za mną. Mam nadzieję, że jeszcze troszkę przede mną. Także mnie tu dobrze. Są wielkie oratoria, jest muzyka kameralna, są utwory a cappella, są te różne style. Gdzie jest najwięcej do zaśpiewania dla basu? W zasadzie wszędzie. Bez basa nic w zasadzie się nie dzieje. To jest ta podstawa, to jest to coś, co czasami zespół trzyma w ryzach i to coś, co czasami jest przez dyrygenta, przez dyrektora bardzo pilnie strzeżone, żeby było dobrze. Bo jak tam jest niedobrze w basach, to na pewno na górze też będzie niedobrze. I to jest ta cała zabawa. I tutaj ukłon w stronę dyrektora Michałowskiego, który bardzo pieczołowicie trzyma w ryzach intonację
To jest ogromnie ważne, ponieważ to, jak gramy z orkiestrą, nie ma żadnego problemu. Gdzieś tam się to daje pogodzić, aczkolwiek są takie fragmenty, kiedy są grane z orkiestrą i nagle orkiestra się wyłącza, jest fragment a cappella, orkiestra się włącza i musi być czyściutko. Bardzo, bardzo dawno już się udaje, znakomicie, z czego my się ogromnie cieszymy, bo to jest satysfakcja. To jest dla nas, wykonawców, satysfakcja w momencie, kiedy utwór trzyma się w ryzach, trzyma się w intonacji, jest powtarzalny w takiej samej jakości, dwukrotnie, trzykrotnie, czterokrotnie, nie ma żadnego problemu. No a basyn to jest ten fundament, tam, gdzie to się wszystko powinno opierać. I my się staramy, żeby tak było, co czasem się udaje, czasem nie. W zależności od tego, jaki repertuar, nad jakim repertuarem pracujemy, bo basy u Krzysztofa Pendereckiego są zupełnie inne od basów u Jana Sebastiana Bacha. U Pendereckiego dużo, ciężko, ale u Bacha już inaczej. Już ten głos musi być liftowany, już musi być lekki. Bardzo się z tego cieszymy, że nie śpiewamy wszystkiego tak samo, bo są też zespoły, które Bacha śpiewają tak jak Pendereckiego, Pendereckiego śpiewają tak jak Bacha. Szkoda. Tutaj jest to zróżnicowanie, które my odczuwamy. Myślę, że widzowie, słuchacze również to czują, że ten zespół jest różny. On jest, ma wiele twarzy. Te twarze się zmieniają w zależności od tego, z jakim kompozytorem mamy do czynienia. Wśród wielkich artystów, z którymi miał pan okazję współpracować, jest oczywiście maestro Krzysztof Penderecki. Wspólnie nagrali państwo płytę, która dostała nagrodę Grammy. Proszę powiedzieć o tym czasie współpracy z profesorem. Mieliśmy okazję być takim zespołem przez pewien czas, który jako jedyny na świecie wykonywał jego dzieła. Tylko my umieliśmy to robić. A dlaczego? Dlatego, że maestro Penderecki bardzo długo z nami pracował. 2023 to rok 80. urodzin Edwarda Dwurnika, ale kilka dni temu, 18 października, minęła również 5. rocznica śmierci artysty. Te dwie daty skłoniły Małgorzatę Czyńską do przypomnienia rozmowy rzeki, jaką prowadziła z artystą przez 6 miesięcy. Tak powstała książka Dwurnik, robotnik sztuki, autorka jest ze mną, Małgorzata Czyńska. Dzień dobry. Już jutro wspaniały koncert jubileuszowy, ale tak się składa, że tych ważnych jubileuszy w tym roku jest więcej, bo właśnie to są jubileusze urodzin na przykład maestro Pendereckiego, ale także Witolda Lutosławskiego, czy wreszcie Henryka Mikołaja Góreckiego. Postaci, z którymi Filharmonia Narodowa i chór Filharmonii są nierozerwalnie złączone. Czy jutro zabrzmią utwory tych wielkich kompozytorów polskich? Oczywiście. To właśnie ta idea, aby tę rocznicę upamiętnić, była jedną z najważniejszych podczas tworzenia programu tego jubileuszowego koncertu. Oczywiście chciałem, żeby to była muzyka polska, dlatego że kto inny jak nie Chór Filharmonii Narodowej powinien muzykę polską wykonywać, promować i ten jubileusz jest świetną okazją, żeby przypomnieć dzieła znaczące, ale też, a może przede wszystkim postaci polskiej kultury, takie jak wspomniany Henryk Mikołaj Górecki, ale też Wojciech Kilar, jak Lutosławski, będą utwory Serockiego. Będzie też, i to myślę bardzo ciekawe, w finale specjalnie zamówione na tę okazję dla chóru dzieło syna Henryka Mikołaja Góreckiego,
Mikołaja Piotra Góreckiego, który napisał dla nas piękny utwór 25-minutowy, pięcioczęściowy do słów świętego Franciszka z Asyżu, tak zwanej Pieśni Słonecznej. Bardzo piękny tekst i muzyka również. Więc będzie to taki nasz muzyczny spacer przez 7 dekad muzyki polskiej. To dokładnie te dekady, w których funkcjonował i funkcjonuje chór Filharmonii Narodowej od lat 50. aż po dzień dzisiejszy. Właśnie w finale ta kompozycja napisana i która będzie po raz pierwszy wykonana. W swojej historii chór oczywiście wykonywał i wykonuje wielkie dzieła oratoryjne, śpiewa utwory a cappella, funkcjonuje czy wykonuje utwory z bardzo różnych epok muzycznych, w różnych stylach. Jak bogaty jest repertuar chóru Filharmonii Narodowej? Myśmy przez długi czas pisali o tym, że chór ma ponad 400 dzieł w swoim repertuarze. To jest nieprawda już od dawna, bo dlatego, że tych dzieł jest o wiele więcej. I myślę, że nikt ich tak do końca nie policzył. Tym bardziej, że z każdym rokiem przybywa tych dzieł. Może ktoś kiedyś ulegnie pokusie, usiądzie na kilka dni i spróbuje zliczyć te wszystkie utwory. Ale rzeczywiście chór jest w stanie sięgnąć po dzieła z każdej epoki i stara się być, o to też zabiegam każdego dnia, żeby stara się być zespołem uniwersalnym. Wszystkiego najlepszego z okazji tak wspaniałego jubileuszu. Bardzo panom dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy bardzo. A wszystkich państwa oczywiście zapraszamy do Filharmonii Narodowej. ...2023 to rok 80. urodzin Edwarda Dwurnika, ale kilka dni temu, 18 października, minęła również 5. rocznica śmierci artysty. Te dwie daty skłoniły Małgorzatę Czyńską do przypomnienia rozmowy rzeki, jaką prowadziła z artystą przez 6 miesięcy. Tak powstała książka Dwurnik, robotnik sztuki. Autorka jest ze mną, Małgorzata Czyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Artysta stworzył 25 tysięcy prac, malował podobno ponad 200 obrazów rocznie. Czuł, myślał o sobie robotnik sztuki? Myślał o sobie robotnik sztuki, mówił o sobie robotnik sztuki, o swoim dorobku artystycznym ogromnym. Naprawdę tutaj uwaga dla wszystkich złośliwców, którzy przez ostatnie lata wielokrotnie mówili o taśmociągu Dwurnika z takim trochę lekceważeniem, jakby tym lekceważeniem można sobie było poradzić z tą ogromną pracowitością Edwarda Dwurnika. To był robotnik sztuki, to był po prostu człowiek sztuki. W tym morzu, w tej wielkiej, szerokiej twórczości były takie prace, które dla samego artysty były szczególnie ważne? Tych prac jest ogromna ilość, bo ważne są podróże autostopem. Coś, co zaczęło się od zachwytu sztuką Nikifora, którego sztukę poznał w okresie studiów i to był ten impuls, więc ten wielki cykl podróży autostopem, to za co kochamy Edwarda Dwurnika, miasta i miasteczka. Ono po prostu odrysował i odmalował całą Polskę i kawał świata. Ważne są jego prace zaangażowane politycznie. Ważne są prorocze obrazy przepowiadające stan wojenny. Naprawdę tych obrazów, tych przeróżnych serii Dwurnika jest wielka ilość. Pisze pani w ten sposób. Ślad po twoich egzotycznych wakacjach na twoich obrazach to surferzy pod kolumną Zygmunta. Gdziekolwiek Dwurnik by nie pojechał, wszędzie malował plac zamkowy.
plac zamkowy to najważniejszy element twórczości dwórnika? Jeden z głównych oczywiście i ulubionych też przez kolekcjonerów, więc jak to mówił Edward, ja jestem zadowolony i klienci są zadowoleni. Miał całą masę swoich obrazów na sprzedaż i właściwie sam mówił o tym, że ma dwa kanały twórczości. Komercję i program. Komercja finansuje program i dla mnie to jest taka bardzo ważna lekcja, chyba dla każdego twórcy istotna, kiedy właśnie tutaj znowu wracam do tego ośmieszanego taśmociągu dwórnika. Mówił, że przez ostatnie 10 lat życia miał takie dość trywialne zamówienia. Nawet obrażał się o to, jak klienci nauczyli się mówić na jego autostopy na widoki miast. Wszyscy chcieli domki, domki, domki. Czuł jakiś taki dysonans w tych sprawach, natomiast dwórnik był królem życia. Podoba mi się jeszcze jedno jego stwierdzenie, że sztuka powinna artyście przynosić apanaże. I jemu na tych apanażach bardzo zależało. Potrafił onieśmielać klientów, na przykład wchodząc do pracowni Edwarda w jego domu na Sadybie trzeba było przejść przez garaż. W tym garażu zawsze stało jakieś wspaniałe Porsche albo inny samochód. Sam o sobie mówił, jestem lokalnym malarzem o lokalnej sławie. Nie marzył o międzynarodowej karierze? Miał takie momenty, kiedy mogło się to wydarzyć. Trudno dzisiaj to oceniać z perspektywy czasu, czy by się wydarzyło. Bardzo wiele obrazów dwórnika jest czytelnych dla nas ze względu na ten cały rys historyczny. I taki lokalny właśnie. Myślę, że ta lokalność mu nie doskwierała. Ta lokalna sława była na tyle mocna, że ta i bardzo mocno podbudowywała ego artysty. I dwórnik był bardzo pewny swojej sztuki, tego co robi. Można zgodzić się z taką opinią, że Polska była jego obsesją? Polska na pewno była jego obsesją. Ten temat też w książce kilkakrotnie wybija. Opowiada, jak na przykład podczas wakacji w Złotych Piaskach dostał od niemieckich turystów numer Szterna i stamtąd dowiedział się o tym, co dzieje się w Stoczni Gdańskiej, jakim to było dla niego szokiem. On naprawdę bardzo śledził wszystkie wydarzenia. To wszystko jest na jego obrazach. Bardzo wiele tych obrazów proroczych, bardzo wiele bolesnych, takich naprawdę bardzo mocnych. Większość z nas ma zakodowane te radosne obrazy dwórnika, kolorowe miasta i tak dalej. Natomiast cykle robotnicy, cykle ukazujące ofiary i bohaterów komunizmu czy stanu wojennego, to są bardzo ważne prace w twórczości Edwarda Dwórnika. Był ulubieńcem mediów, prowokatorem, enfant terrible polskiej sztuki. Uwielbiano o nim pisać, że był królem życia. Pani też użyła takiego stwierdzenia. Rzeczywiście mógł o sobie powiedzieć, żyłem jak chciałem, tworzyłem jak chciałem, jestem spełniona. Na koniec życia na pewno mógł tak powiedzieć. Oczywiście mówił też o różnych błędach, o tych swoich grzechach. Zresztą oczywiście obraz Moje grzechy również jest w dorobku dwórnika. Był spełniony. Spełniony artysta, spełniony mężczyzna. Bardzo taki intensywny człowiek o intensywnym życiu i intensywnej twórczości. Właśnie nawet to zastanawiam się, jak przy tej ilości obrazów był w stanie prowadzić takie intensywne życie. Mówił, że z natury jest samotnikiem i chyba trzeba być z natury samotnikiem, żeby spędzić tyle czasu malując. Powiedział takie zdanie, choćby zębami będę wylewał farbę na płótno. Tak, tak zakończyliśmy te nasze spotkania i no to był już ten moment, kiedy Edward był bardzo chory. Ale dla mnie imponujące było to, że przy tej chorobie nowotworowej, przerwach, które mieliśmy na leczenie i pewnie też różne samopoczucie, jednak nigdy nie wybił jakiś ton pesymizmu. I nie sądzę, żeby to tylko była ta maska błazna, którą dwórnik nakładał, żeby właśnie cały czas grać tę rolę króla życia. On naprawdę był królem życia. Malował do końca. I malował do końca. Mhm. Dwórnik, robotnik sztuki. Polecamy Państwu tę książkę.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. A już teraz chcemy, aby Państwo poznali bardzo zdolną młodą artystkę, wychowaną w Polsce, ale robiącą karierę na świecie. Oto Sonia Stein. Witamy Cię bardzo serdecznie. Zanim przejdziemy do Twojego śpiewu i płyty, która już jest na rynku, której już możemy słuchać, powiedz trochę o sobie, bo jesteś prawdziwym obieży światem, urodzona w Berlinie, 13 lat mieszkałaś w Polsce, studia w Stanach Zjednoczonych, byłaś w Bostonie, w Nowym Jorku, teraz mieszkasz w Londynie, no, obywatelka świata, tak byś siebie nazwała? Tak mnie nazywają, więc tak to też trochę do siebie przyjęłam. No, zdaję sobie sprawę, że to nie jest aż takie normalne, więc taki tytuł. Moi rodzice są stąd, czyli z Polski, więc tutaj dorastałam i tutaj spędziłam takie bardzo nostalgiczne czasy swojego dzieciństwa, więc i często tam przyjeżdżam, odwiedzam rodzinę. Bardzo często tam jestem, więc jestem bardzo przywiązana. Ta muzyczna twoja droga, można powiedzieć, że rozpoczęła się w Polsce? Twoje podśpiewywanie i twoje zakochanie w muzyce? Tak, tak, na pewno. Tutaj zaczęłam śpiewać. Tato, tata gra na pianinie, ja śpiewałam. Śpiewałam chyba w tym samym czasie, co mówiłam. Jakby nie było różnicy. It's cold now and you're around. Say the word and we'll hit the ground. Silence gives us just enough to think we might still be in love. I could look from every side, 'cause if the angle's right. Klip do utworu One of Those Things był właśnie kręcony w Warszawie, prawda? Tak, to z moich pierwszych teledysków i był kręcony w Warszawie. No. Dlaczego właśnie chciałaś, żeby była ta Warsaw by Night? Myślałam sobie o tej piosence i o czym ona jest i tak mi trochę przypasowało, że nie napisałam ją tak naprawdę o Warszawie i o Polsce i mojej więzi z tym, ale jak sobie zaczęłam czytać tekst, to można było to też trochę tak zainterpretować i no i chciałam właśnie mieć ten taki widok na Pałac Kultury i no, tak się trochę przywiązać też do swoich korzeni, no bo tak naprawdę nikt by nie wiedział, skąd jestem, gdybym im nie powiedziała. Przejdźmy w takim razie do twojej płyty Lessons from Earth. To jest twoja debiutancka płyta, ale trudno powiedzieć o tobie, że jesteś debiutantką, ponieważ działasz, komponujesz, śpiewasz od lat. Ale powiedz, jaki sygnał w tym płytowym debiucie chciałaś wysłać światu? Ta cała płyta to jest takie jakby dorastanie na świecie i uczenie się, jak być lepszą osobą, jak być
mądrzejszą osobą, jeśli mówię o lessons from earth, jakby lekcje z ziemi, też mam na myśli taki bardziej duchowy sposób, że jakoś my się rodzimy na tej ziemi i coś tutaj jesteśmy po to, żeby się czegoś nauczyć. I always thought we'd be old ladies together, looking back at these crazy times. And you always talked about being a mother, wanting to get better. But you had to do things your way. That always was part of your charm. I had a beautiful time, now I have to leave. That's what you wrote. A jeśli byłabyś słuchaczem swojej muzyki, miałabyś posłuchać swojej płyty, to jakie miejsce, jakie okoliczności byłyby do tego idealne, twoim zdaniem? Często to sobie wyobrażam, jak robię muzykę właśnie, albo jak już zrobiłam piosenkę i sobie wyobrażam na przykład w kuchni, jak sobie robisz śniadanie, albo, albo jak gdzieś się jedzie, właśnie w naturze, albo w samolocie. Moim zdaniem moja muzyka pasuje do wszystkiego. A na scenie jaka jesteś? Teraz trochę się ruszam. Kiedyś byłam bardzo nieśmiała i bardzo mi to długo zajęło, żeby trochę tak dojść do siebie na scenie, bo głównie kochałam śpiewać, ale nie potrafiłam się w ogóle zrelaksować na scenie, a teraz myślę, że mam trochę luzu i też taka jestem trochę naturalna, nie mam żadnych układów, nie występuję jakoś bardzo dramatycznie, ale myślę, że już to się lepiej ogląda niż kiedyś. Skoro jesteś obieży światem, byłaś trochę tu, trochę tam, różne kontynenty, powiedz o twoich spotkaniach z Polakami i z Polonią. Czy takie bywały, czy na twojej muzycznej drodze spotykasz Polaków? Wszędzie spotykam Polaków. Nie da się nigdzie pojechać, gdzie nie słychać gdzieś polskiego. I tak bardzo to lubię. Bardzo lubię iść sobie gdzieś po ulicy za granicą i słyszeć swój język. Jakby od razu czuję takie połączenie z tymi ludźmi, nawet że ich nie znam. No i w Londynie jest nas bardzo dużo też, więc na szczęście nie brakuje mi tego, przynajmniej języka. I no i takiej relacji, tylko Polacy mogą zrozumieć to, co Polacy mogą zrozumieć, tak? No i więc fajnie jest mieć to połączenie. Proszę Państwa, Sonia Stein, życzymy Ci wszystkiego dobrego. Wszystkich słuchaczy zachęcamy do tego, żeby śledzić Twoje poczynania i słuchać przede wszystkim płyty Lessons from Earth. Wszystkiego dobrego. Trzymamy za Ciebie kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W kulturalnych.pl to już wszystko. Oczywiście czekamy na Państwa za tydzień o tej samej porze, a na pożegnanie Sonia Stein. Do zobaczenia.